Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam na przegląd do sklepu Pepco. Zaczynamy od działu odzieżowego. Od razu wpadła mi w oko taka sukienka w cenie 40 zł. Tutaj jak widzicie na dole taka falbana w stylu takim jakby koszulowym. Tak ona się ogólnie prezentuje. Tylko później stwierdziłam, że chyba już ją znam i ona jest tak naprawdę z okresu tego świątecznego. Przechodzimy dalej. Tutaj już długa spódnica ala skórzana w cenie 40 zł. Tutaj tak jakby połączona z dwóch materiałów i z boku ma takie rozcięcie z prawej strony i zapinana jest na boczny zamek. Kolejna sukienka w kolorze czarnym, na dole takie zdobione guziki. Cena tej sukienki 50 zł, maksymalnie do rozmiaru 44. Wykonana jest w 100% z poliestru. Tak wygląda struktura tego materiału. Tutaj jeszcze pokażę ten ozdobny guzik z bliska. I ona jest zakończona, tak jakby została obcięta nożyczkami. Nie ma takiego typowego zakończenia krawieckiego. Tutaj kolejna taka zwykła bluzeczka w cenie 17 zł. Tutaj, o ile pamiętam, 95% bawełna. Rozciągliwa, ozdobne takie guziczki z przodu i krótki taki rękawek. Następnie z nowości jeszcze takie torby. Cena za te torby 50 zł. Tutaj z jednej strony jest właśnie wzór taki jakby pikowany, a z drugiej strony jest ta torebka czysta. No i jeszcze Wam tutaj pokażę wewnątrz, co ona ma w środku. Mniejsza kieszonka. Tutaj taki jakby portfelik na karty. Uważam, że fajna sprawa jako taki dodatek. Następne nowości. Tutaj zauważam dresy. Tylko najpierw zrobię sobie miejsce. Taki zielona bluza w cenie 25 zł. Maksymalnie do rozmiaru XXL. Bez żadnych kieszonek. Wewnątrz jest taka na miśku, taka dość gruba. Do tego w komplecie macie spodnie. Również cena 25 zł. Tak one się prezentują. Dość szerokie na dole. Po bokach standardowo kieszenie. I tutaj jeszcze oprócz tego koloru był kolor różowy. Taki naprawdę róż. Tutaj macie bluzę. Ta bluza również w tej samej cenie 25 zł, no i do tego spodnie również w cenie 25 zł i też one są tak jakby ocieplane, takie grubsze na miśku. Teraz już przechodzimy na dział home. Tutaj zaczynamy od sekcji łazienkowej. Pokażę Wam najpierw takie pojemniki na mydło w płynie, ceramiczne takie główki. Tutaj jakby zamknięte oczy, cena 12 zł. Tutaj kolejna taka jakby główka, również cena 12 zł. Do tego pojemniki na szczotkę, cenie 10 zł. Oprócz tego koloru jasnego były również w kolorze czarnym. No i tutaj wyżej kolejne takie nowości. Tak to wygląda, również jest to ceramika, cenie 12 zł. Za taki pojemnik na mydło w płynie. No i tutaj jeszcze pojemnik na szczotkę. I tutaj też jest cena 10 zł. Następnie taki dzbanek ze szkła. Cena 40 zł. On wewnątrz ma taką jakby zaparzarkę. Dość mały. Następną nowością, której jeszcze nie widziałam, są takie szklanki wysokie. Podwójne szkło. Cena 15 zł za jedną szklankę. Następnie tutaj z boku takie zestawy, miseczki w kolorze jasnego różu, takie pastelowe, dość duże, cena 6 zł. Tutaj płaski talerz, rozmiar to ten taki mniejszy, czyli talerzyk bardziej śniadaniowy, również za 6 zł. No i tam wyżej mamy te większe talerze obiadowe, płaskie. Tutaj zaraz go ściągnę. Tak on się prezentuje i jego cena jest to kwota 8 zł. No i oprócz tego koloru jasnego różowego były również talerze w kolorze właśnie takim zielonym, pastelowym.
Dalej przechodzimy. Zauważyłam nowe lampki. One są bardzo małe. Cena 25 zł. Były właśnie w kolorze takim szarym i beżowym. Tak ona wygląda. To też jakieś nowości. I tu jeszcze znalazłam lampę z tej kolekcji Selected. Tu była tylko jedna, w żadnym sklepie nie widziałam tych lamp. Cena 65 zł. I ten abażur jest taki jakby świecący, mieniący się. On nie jest stricte biały. No i tutaj pozostałe rzeczy, które już wcześniej Wam pokazywałam. I dalej przechodzimy. Roślinki sztuczne w cenie 8 zł. Tak wygląda ta ceramiczna doniczka. One były w różnych kolorach. Tutaj obok macie takie rzeźby dekoracyjne w cenie 20 zł. Wykonane z dość takiej porządnej ceramiki. Ten wzór taki właśnie jakby nakrapiany. I powyżej mamy takie małe tacki ze szkłem. Cena 10 zł. No i te doniczki też już wcześniej pokazywałam. Co my tutaj jeszcze znajdziemy? O, bardzo małe skarbonki. Czarny matowy kolor, taka świnka. Tutaj akurat ostrość próbuję złapać, żebyście dobrze widzieli. I cena za taką skarbonkę 7 zł. I dalej przechodzimy do sztucznych roślin. Tutaj będą różnego rodzaju trawy. I zaraz Wam tutaj pokażę na dole takie sztuczne roślinki w cenie 15 zł. Ta doniczka też jest wykonana właśnie z tej takiej lepszej ceramiki. I tutaj powyżej są już trawy w cenie 12 zł. I czarna doniczka, też trawa i również jest ta sama cena 12 zł. I tutaj obok jeszcze kwietnik. Ten model jest już stary z tego co kojarzę, już ma kilka miesięcy, ale tutaj jeszcze zobaczę jaka była jego cena, 45 zł. To obok już wcześniej pokazywałam. No i jeszcze te takie z koszami. Dość duże są te kwietniki. I tutaj jest cena 60 zł. Teraz jesteśmy już przy poszewkach. No i tutaj będą dwie nowości. Taka poszewka w kolorze jakby zielonym, niebieskim, morskim. Cena 15 zł. Taki złoty wzór. I ten wzór jest tylko i wyłącznie z jednej strony. Po drugiej stronie jest, że tak powiem, ta poszewka czysta. Bardzo przyjemny, miękki materiał. Taką się prezentuje z bliska. No i tutaj wyżej kolejna poszewka, tym razem już dwustronna, cena 12 zł. I ona jest wykonana ze zwykłego takiego materiału. Kolor właśnie taki niby pomarańczowy, taki ceglasty. Też motyw jakiś taki bardziej roślinny. I tutaj jesteśmy teraz przy podkładkach. Też znalazłam coś nowego. Taka materiałowa podkładka w cenie 10 zł. Dość gruba. Też w miarę fajnie wykonana. I kolejna, tym razem już taka jakby gumowa. Kolor beż. I cena 8 zł. No i tutaj też myślałam, że coś nowego, ale no nie było. I teraz na dziale kuchennym takie plastikowe do krojenia. Zapomniałam, jak to się nazywa. Deski do krojenia, różne odcienie. I tutaj obok tarka. I cena tej tarki to kwota 15 zł. Też w miarę ok, jeżeli chodzi o wykonanie. Najgorzej ona nie wyglądała. I tutaj już kolejne nowości. Mamy takie wazony.
też wcześniej ich nie widziałam. Ten w kolorze białym. Jeżeli chodzi o wielkość, to no, mogłabym powiedzieć taka trochę większa niż średnia. No i tutaj jeszcze pokażę ten w kolorze czarnym, żebyście dokładnie zobaczyli, jak one się prezentują. Dość ciekawy kształt. No i cena, jak widzieliście, 30 zł. Tutaj przy świeczkach zauważam tylko zapachy do kominka. To Wam tutaj pokażę, ten wosk zapachowy. Cena 7 zł za taki zestaw. Macie tutaj do wyboru różne zapachy. Wanilia, zielona herbata i tam była wcześniej brzoskwinia. To tyle. Dziękuję za obejrzenie i pa, pa.